Cześć wszystkim. No to nadszedł czas podsumowania jazd Seedem. Mam go od kilku dni, no w zasadzie od trzech, to trzeci dzień, kiedy nim jeżdżę. Byłem w trasie, może nie jakiejś długiej, ale byłem. Pojeździłem też trochę po mieście, pokręciłem się wieczorem, rano, w dzień. No w różnych warunkach udało się ten samochód przetestować. Także jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na jego temat, jakoś tam rozszerzyć wiedzę odcinka, który możecie sobie zobaczyć również o takich pierwszych wrażeniach. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. A jeśli widzieliście, to dzisiaj już taka pełniejsza wiedza, którą opieram na tej właśnie 3-dniowej jeździe tym modelem. Zainteresowanych standardowo serdecznie zapraszam. Przede wszystkim dla pełnej informacji, wersja, którą dostałem, to wersja z silnikiem benzynowym, a w zasadzie ją sam wybrałem. 1.4 turbo, 140 koni, w wysokiej wersji wyposażeniowej Business Line. W tej chwili mamy dostępne wersje, tak jak często w Kia, S, M, L i Business Line. Nie ma jeszcze GT Line, pewnie będzie za jakiś czas. Też z tego co wiem, tych wersji nadwoziowych będzie sporo. W tej chwili mamy kombi i hatchbacka, którym ja właśnie w tej chwili jadę. Wybrałem ten silnik 1.4 turbo, 140 koni, miałem do wyboru jeszcze diesla. Jest też dojazd testowych w AS Motors, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to spokojnie można wyskoczyć do chłopaków i na pewno udostępnią. Ja wybrałem ten silnik, bo czytałem dużo różnych opinii na jego temat i chciałem po prostu je sprawdzić na sobie. I może od tego zacznę. Najpierw zobaczcie, jakie w ogóle są silniki dostępne w nowym Seedzie. A ja zacznę od podsumowania i od swoich wrażeń odnośnie tego silnika, którym jeździłem. Wiele osób żałuje, że w niektórych modelach Kia nie ma tego silnika, ponieważ uważają go za świetny silnik. Spotkałem się też z opiniami, że nie jest on wcale jakiś rewelacyjny odnośnie swoich osiągów. Oczywiście zawsze jest to kwestia jakoś tam indywidualna, przeważnie zależna od tego, czym się jeździ na co dzień. Ja jeżdżę ostatnio dosyć różnymi samochodami, więc muszę się z nich często przesiadać i jakoś tam odnosić do siebie. I powiem tak, nie jest to silnik, którym, żebyście się mieli po nim spodziewać, że to jest rakieta. On oczywiście też nie jest do tego stworzony, ale do takiej normalnej, typowej jazdy w zupełności wystarczy. To, co mnie zaskoczyło, to troszeczkę spalanie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest to egzemplarz świeżutki z jakimś tam symbolicznym przebiegiem, ale mnie akurat zdarzyło się tak, że w trasie spalanie tego młodego silnika u mnie przynajmniej wyniosło około 7 litrów. Tylko żebyście dla pełnej informacji wiedzieli, że praktycznie jeździłem cały czas pełen komplet pasażerów i pełen bagażnik. Także no, obciążenie było dosyć spore. Nie szaleliśmy też jakoś, bo też nie bardzo było gdzie. No, zresztą jeździliśmy też w tyle osób, ale samochód pełni zapakowany około 7 litrów. Natomiast w mieście, jeżdżąc po Warszawie, to spalanie wyszło około 8. Także dosyć mała różnica, bo to jest powiedzmy litr przy tym średnim spalaniu w trasie i w mieście. Ale tak mi wyszło, więc tak mówię, no nie będę wymyślał nic innego, skoro to było tak. Ale to też mówię, może się na to składać to, że samochód ma naprawdę mały, symboliczny przebieg. Nie wiadomo, może to troszeczkę potem się zmieni. I ja też oczywiście nie przejechałem, bo pewnie żeby się wypowiedzieć tak naprawdę obiektywnie na temat spalania, to tych kilometrów przydałoby się też przejechać sporo więcej, jakąś trasę zrobić, nie taką jak ja, tylko żeby ta trasa miała 500-600 km i po mieście też się więcej pokręcić, no ale mnie tak wyszło, więc Wam przekazuję. Druga rzecz to osiągi tego silnika. On ma katalogowo około 9 sekund do setki. Na papierze jest to wynik świetny, w praktyce wygląda to tak, że moim zdaniem tak naprawdę do każdych warunków ten silnik będzie się nadawał bardzo dobrze. Czy to ma być bardzo spokojna jazda w mieście, w korku, on nie szarpie, nic takiego się nie dzieje. A jeśli chodzi o jazdę w trasie, też zupełnie wystarczy. Tak jak mówię, jechaliśmy kompletem pasażerów. Nie spodziewajcie się tutaj cudów. To jest 140 koni, dosyć mała pojemność, 1.4. Wiadomo, że jest turbo, więc ono też bardzo dużo daje. Jedzie od samego dołu, może nie w taki sposób, żeby plecy bolały, ale to mówię, to trzeba wiedzieć, co to jest, czyli małej pojemności silnik o mocy też nie jakiejś ogromnej, ale też nie jakiejś słabej, bo to jest te 140 koni, także to jest taki po prostu silnik moim zdaniem optymalny, bo jednostka o mocy 100 koni
myślę, że będzie to słaba, chociaż ja bardzo chciałbym pojeździć różnymi silnikami w Seedzie, żeby sobie jakoś wyrobić opinię co do tych silników szerzej, bo ten silnik w tej wersji, którą jadę, to cena Seeda to jest już 85 tysięcy. To może nie jest jakoś szczególnie dużo w porównaniu do na przykład Golfa, ale wydaje mi się, że inaczej, może nie wydaje mi się. Jestem ciekawy, czy ten sam samochód z silnikiem jakimś słabszym też nie dałby rady, ale to mówię, chciałbym to poczuć na własnej skórze, więc nie mam jeszcze w tej chwili tego porównania, więc tego nie powiem. Jeśli macie jakieś swoje, jeśli jeździliście innymi silnikami, to dajcie znać, bo jestem ciekawy, bo może ten samochód można kupić sporo taniej, a też będzie dawał dużo frajdy z jazdy i przyjemności z jego użytkowania. Kolejną rzeczą, na którą ja chcę zwrócić uwagę, to jest wykonanie kokpitu. To wszystko tutaj. Jeśli chodzi o wygląd, o to jak to jest narysowane, to ja tu nie będę może piał z zachwytu, bo to też nie o to chodzi. Jednemu to się będzie podobało, drugiemu mniej. Dla mnie jest to fajne, ciekawe, to nie ma jakiegoś szału, ale jest ok. Mówię tak stricte pod kątem tego, jak ten kokpit jest nakreślony. Ale jeśli chodzi o materiały, to powiem naprawdę, to jest w tej chwili najwyższa klasa w kompaktach. Najwyższa oczywiście, nie porównujmy tego do marek premium, ale do swoich rywali, wow, spasowanie tego, materiały jakie tutaj są użyte, to jak to wszystko wygląda, no powiem szczerze, że jest szał. Naprawdę Kia robi taki postęp, ja to kolejny raz mówię, ale tak po prostu jest, więc no nie będę tego ukrywał. Trzeba tutaj naprawdę kciuk do góry, bo robią po prostu bardzo dobrą robotę w tym względzie. Kiedyś to była jedna z głównych rzeczy, na które narzekaliśmy, na to jak się te guziki w ogóle dotykało. Takie pierdoły, typu zamykanie drzwi, no takie rzeczy potrafiły komuś, kto lubi motoryzację, kto nie wsiada, jest mu wszystko jedno czym jedzie, tylko lubi samochody, lubi detale, lubi szczegóły, to takie rzeczy denerwowały. Nie ma czegoś takiego w tym samochodzie. Tu nie ma tak, że ja zamykam drzwi i czuję, że one zaraz odpadną. A było tak czasami w niektórych samochodach, które były tańsze, podobały mi się na przykład pod względem jako całość oferty, która miała teoretycznie dawać dużo za małe pieniądze, a to było wszystko fajnie, póki się oglądało w katalogu albo z odległości 10 metrów. A jak się tego dotknęło, to no to był już żal. A tu kompletnie tego nie ma. Oczywiście, to nie jest już samochód tani, ale też już to mówiłem. To w tej chwili jest samochód naprawdę na dużym poziomie i dzisiaj ta sytuacja wygląda tak, że zaczynamy się zastanawiać między Golfem a tym powiedzmy Seedem. Nie na zasadzie, że wydam dużo mniej kasy, będę miał dużo gorszy samochód, tylko niektórzy, na przykład znudzeni niemiecką motoryzacją, najeździli się już Golfami, Focusami i tak dalej i po prostu chcieliby mieć tego Seeda dla samego Seeda, a nie dlatego, że jest po prostu mega tani i kupę kasy zaoszczędzą na zakupie akurat tego modelu. Więc no zmienia się tutaj sytuacja na rynku i naprawdę Seed myślę, że ma szansę namieszać w klasie kompaktowej dosyć mocno. Następna rzecz, czyli prowadzenie. Ja akurat dostałem wersję, na której mamy 17-calowe koła i bardzo wpływa to na prowadzenie tego samochodu. To jest coś, co ja bardzo lubię. Ten samochód jest dużo sztywniejszy, dużo twardszy, przez to dużo lepiej się prowadzi. Nie każdemu będzie to odpowiadało, także też polecam, jeśli ktoś szuka takiego typowo samochodu do miasta, który ma być komfortowy, nie wiem, może dla kobiety, to pewnie będzie wolała, żeby on był bardziej, żeby po prostu był jego charakter prowadzenia czy zawieszenia bardziej miękki. Jej może ta 17 już troszeczkę przeszkadzać, więc może warto to też spróbować przed zakupem. Dla mnie to jest świetna rzecz. Mi się to bardzo podoba, że on się w ten sposób prowadzi i to jest coś, co ja bym chciał mieć. Ale tak jak mówię, wypróbujcie sobie to, bo na przykład na kolejnach mocno czuć, że to są 17. A ogólnie już pomijając kwestię opon, jeśli chodzi o prowadzenie, ja to też mówiłem w pierwszych odczuciach i potwierdzę to po tych kilometrach, które przejechałem, że samochód naprawdę prowadzi się bardzo dobrze, jest fajne czucie drogi, jest precyzyjny ten układ. Udało mi się kilka razy gdzieś tam polecieć, zakręcić szybciej i powiem szczerze, że kolejny raz dla Kii za układ jezdny duże brawo. W trasie też sprawdziłem wyciszenie, udało mi się też polecieć szybciej i znowu muszę przyznać tutaj, że jestem pod wrażeniem, bo jak na samochód kompaktowy, pomijam słowo Kia, jakakolwiek marka, jak na samochód w klasie kompakt, moim zdaniem wyciszenie jest bardzo dobre. Nawet nie to, że jest dobre, że jest ok, jest bardzo dobrze. Przy prędkości powiedzmy 140 na godzinę
Cały czas rozmawialiśmy swobodnie, jadąc w tym większym gronie. Nie było z tym kompletnie żadnego problemu i naprawdę super. Zatrzymałem się jeszcze na chwilę pod stadionem, żeby zrobić dla Was troszkę zdjęć, żeby bardziej jeszcze pokazać Seeda. A wracając do tematu, to myślę, że też powinienem powiedzieć o jakichś rzeczach, które jakoś tam mi nie do końca podpasowały, jeśli są to jakieś wady. To z takich pierdołek, to tak jak mówiłem, ta tutaj wyświetlacz klimatyzacji i to, ile jest stopni, faktycznie może troszkę przeszkadzać, bo nie bardzo widać, ile tych stopni faktycznie jest w taki słoneczny dzień. Druga rzecz, to też może być mocno indywidualne, ale moim zdaniem jest troszkę za krótki podłokietnik. Chcielibyśmy mieć ułożony, szczególnie w jakiejś dalszej drodze, łokieć dobrze podparty po prostu. Dla mnie jest troszkę za krótki, ale to myślę, że to też jest kwestia mocno indywidualna. I ostatnią taką rzeczą, no to co już mówiłem, czyli ta kwestia spalania, która dla mnie chyba jest, myślę, że może to nie jest wada, ale ja się chyba spodziewałem w trasie, bo w mieście nie, ale w trasie spodziewałem się troszkę lepszego wyniku, ale to tak jak mówię, to też może być kwestia raz, że mojej jazdy, dwa tutaj malutkiego przebiegu i to może być to, fajnie jest, zobaczymy jak ktoś może też potestuje na jakichś dalszych drogach albo przez dłuższy czas, jak to spalanie będzie wyglądało. I to jest w zasadzie tyle. Dla mnie to, ja powiem szczerze, nie znalazłem w tym samochodzie jakichś wad, które by mi przez te kilka dni jakoś mocno przeszkadzały, na które bym mocno zwracał uwagę. Ani tu się źle nie siedzi, a wręcz powiedziałbym, że siedzi się bardzo dobrze, bo są wygodne fotele. Fajnie podpierają. Zupełnie nie czułem jakiegoś na zakrętach przesiadania się do pasażera obok, przechyłów jakichś nadwozia, nic z tych rzeczy. Naprawdę siedzi się bardzo fajnie. Ja o tym też wcześniej nie mówiłem chyba. Materiały mi bardzo pasują, spasowanie mi bardzo pasuje. Wygląd, to widzę, że są zdania dosyć podzielone, bo chyba troszkę to wygląda tak, że osoby, które są jakby na świeżo zainteresowane Seedem, to z tego co widzę, to wielu się ten samochód podoba, ale jest też spora grupa właścicieli poprzednich generacji i im się chyba podoba mniej, tak zauważyłem. Nie wiem, czy się mylę, jeśli tak, to mnie poprawcie, ale spotkałem się z kilkoma głosami osób, które już miały Seeda i bardzo podobała im się poprzednia wersja, że coś tam im do końca nie pasowało. Mnie się wygląd podoba. Nie byłem może jakoś zachwycony od początku, ale od początku mi się ten samochód wydawał mocno przyjemny, a moim zdaniem po bliższym takim bezpośrednim kontakcie jeszcze zyskuje. Ja na pewno, jeśli miałbym taki egzemplarz kupować dla siebie, szukałbym wersji ze skrzynią automatyczną, czy wybrałbym, bo to jest nowy samochód, wersję ze skrzynią automatyczną, szczególnie, że mnie się automatami od kij bardzo dobrze jeździ, bo wrzucają te automaty bardzo fajne i zdecydowanie, to też znowu kwestia przyzwyczajenia, ale ja jestem przyzwyczajony do automatu, lubię to rozwiązanie i na pewno wybrałbym automat, ale dla osób, które szukają manuala, czy chcą po prostu kupić samochód tańszy, bo jest no, zdecydowanie tańsza wersja manualna, to skrzynię myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić, bo nie ma żadnego problemu z obsługą tej skrzyni. Biegi wchodzą bardzo fajnie, sprzęgło łapie tak jak powinno łapać. Jest po prostu tak jak powinno być. No i na koniec jeszcze chciałbym poruszyć kwestię ceny i tego, co się myślę każdemu z Was rzuci mocno w oczy, jeśli będziecie przeglądali katalogi tego samochodu. Nie, powiem szczerze, że może nie porównywałem z katalogiem w ręku każdego modelu, ale myślę, że ciężko będzie znaleźć w klasie kompaktowej samochód, który w wersji podstawowej, w wersji Bida, najtańszej, jaka w ogóle jest, ma tyle systemów bezpieczeństwa, które ma Seed i systemów też wszelkiego rodzaju wpływających na komfort, bo no zobaczcie sobie, co ten samochód ma w podstawie. Tak jak mówię, nie da się kupić Seeda bez tego. Także jak widzicie, to jest naprawdę wow. To jest ten efekt wow, który ja też zawsze szukam w samochodach, czy samochód ma jakiś wow, czy jest po prostu przeciętny, bo
no też myślę, że ciężko jest zrobić kompakt za 60 tysięcy, który będzie bardzo dobrej jakości i będziemy, na co nie spojrzymy, to będziemy mówić wow. Nie ma chyba takiego modelu, ale w każdym szukam jakiegoś takiego efektu wow i moim zdaniem to jest właśnie to, bo za takie pieniądze samochód tej jakości z takimi rzeczami, no to moim zdaniem to jest mega plus i wielkie brawa dla Kia za coś takiego. Ja bardzo dziękuję AS Motors za kolejny model, który dostałem do testów, za kolejną szansę przetestowania ich samochodów. Jeśli jesteście zainteresowani, to polecam zdecydowanie ten salon, bo mają mega dużą ofertę testówek i to jest fajna rzecz, bo jeśli szukacie samochodu dla siebie, no to trzeba się nim koniecznie przejechać, a u nich to można zrobić. Także zapraszam również serdecznie do AS Motors na Grójecką. Ja kończę swoją przygodę z Seedem. Jutro wraca do właściciela. Powiem szczerze, że naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych kilku dni, bo spędziliśmy razem trochę czasu i było super. Ja się w Kii od jakiegoś czasu naprawdę dobrze czuję. To jest samochód, który zdecydowanie, gdybym szukał w klasie kompaktowej, byłby jednym z pierwszych, który bym mocno rozważał, bo jest pod wieloma względami ta oferta naprawdę ciekawa. Pewnie wielu z Was też, jeśli oglądacie ten test, jakoś tam jest zainteresowanych tym modelem, więc jeśli faktycznie wybieracie, to dajcie znać, czemu, jakie widzicie plusy, jakie widzicie minusy. Jeśli już zdecydujecie na ten czy inny, to napiszcie, dlaczego tak zrobiliście. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, no bo to zawsze jest tak, że jednak klienci wydają swoje pieniądze i oni muszą już zdecydować, na co je przeznaczą. Mnie jest łatwo powiedzieć, że coś warto kupić, a jednak wydać pieniądze, a pogadać na teście to trochę co innego. Także bardzo jestem ciekawy Waszego zdania. To nawet nie tylko, że ja, ale na pewno przyda się też innym, którzy oglądają test i po prostu wybierają dla siebie kompakt. Także będę wdzięczny za wszystkie komentarze, wszystkie głosy, co myślicie o tym samochodzie. Chcę też podziękować Wam, bo w ostatnim czasie na kanale jest naprawdę sporo nowych widzów. W zasadzie się zwielokrotniła liczba osób, które są subskrybentami, także witam Was wszystkich. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej, a nie tylko na chwilę. Jeśli mogę też poprosić, to oceńcie film. Niezależnie, czy klikniecie łapkę do góry, czy do dołu, znaczy zależnie, bo to wiadomo, że to ma jakieś znaczenie, ale niezależnie, czy chcecie kliknąć w dół, czy do góry, to po prostu to zróbcie, bo dla każdego twórcy YouTube'owego jest to w jakiś tam sposób istotne, pozycjonuje film też. Więcej osób go potem obejrzy, także jeśli mogę Was o to poprosić, to po prostu proszę, a ja jadę odstawić samochód. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!